Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu w piątek. Za chwilkę podsumujemy sobie tą ostatnią sesję w tym miesiącu, jak również w tym tygodniu na GPW. Zobaczymy, co ciekawego dziś na topowych indeksach zagranicznych. Również zobaczymy, co się dzieje na krypto. Przygotowałem tradycyjnie skrót informacji również prosto z bankiera, od którego za chwilkę sobie rozpoczniemy. Czyli jeżeli ta tematyka cię interesuje, to zapraszam do pozostania i od razu startuję od pierwszej informacji, a raczej od przypomnienia, że oczywiście 1 listopada, jak i również 11 listopada nie będzie sesji giełdowej na GPW, dlatego można powiedzieć, że to są dni wolne, no chyba, że ktoś lubi rozgrywać rynek krypto, bo to jest jedyny rynek, który pracuje dla nas 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Ktoś nie może żyć bez aktywnego handlu i bez wykresów, to rynek krypto jest dla niego idealnym miejscem. I przejdźmy do pierwszych ciekawostek, pierwszych istotnych informacji. Evergrande znów ucieka spod topora. Tak jak przed tygodniem i tym razem Evergrande uregulowała zaległe zobowiązania wobec posiadaczy jednej serii swoich obligacji dolarowych tuż przed upływem okresu karencji. W piątek mija 30-dniowy okres karencji trwający od 29 września, gdy Evergrande nie wypłaciło obligatariuszom ponad 45 milionów dolarów należnych odsetek od obligacji zapadających w 2025 roku. Jak donoszą chińskie i światowe media, najbardziej zadłużony chiński deweloper przekazał już środki obligatariuszom. Wypłacając kupon inwestorom, Evergrande ponownie odsuwa widmo niewypłacalności. Przed tygodniem przekazała inwestorom zaległe 83,5 miliona dolarów, choć znów nie na długo. Kolejny deadline przypada za niecałe 2 tygodnie. Spółka musi wtedy spłacić zaległości w wysokości blisko 150 milionów dolarów. Większym wyzwaniem będzie wykup zapadających w marcu przyszłego roku obligacji za 2 miliardy dolarów. Biden i jego plan fiskalny warty 1,8 biliona dolarów. Zmiany w podatkach czy świadczeniach socjalnych. Prezydent USA Joe Biden przedstawił w czwartek zarys projektu inwestycji rzędu 1,8 biliona dolarów reform i innowacji dotyczących m.in. świadczeń socjalnych, edukacji, klimatu i systemu podatkowego, które mają stanowić element ustawy o bezpieczeństwie socjalnym i infrastrukturze. To zasadniczo zmieni życie milionów ludzi na lepsze. To ramy, które pozwolą stworzyć miliony miejsc pracy, rozwijać gospodarkę, inwestować w nasz naród i naszych ludzi, powiedział Biden w Białym Domu przed wylotem do Europy na audiencję w Watykanie u papieża Franciszka oraz spotkania z przywódcami światowymi na szczycie G20 w Rzymie i podczas konferencji klimatycznej w Glasgow. Prezydent przekonywał, że program jest możliwy do sfinansowania, a także odpowiedzialny z punktu widzenia polityki fiskalnej. 17 laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii oceniło, że obniży to presję inflacyjną na gospodarkę. Prezydent ocenił, że gospodarka świetnie funkcjonuje dla najbogatszych kosztem coraz trudniejszych warunków, w jakich żyje klasa średnia i ludzie biedniejsi. Co przewiduje pakiet Bidena? Według Białego Domu pakiet o wartości 1,8 biliona dolarów przewiduje m.in. zapewnienie przedszkoli wszystkim dzieciom w wieku 3 i 4 lat, opiekę nad dziećmi po przystępnych cenach, a także świadczenia zdrowotne dla seniorów. Przewidziane jest też przedłużenie o rok ulgi podatkowej dla rodzin zarabiających mniej niż 150 tysięcy dolarów rocznie. W kwestii ochrony środowiska projekt przedłuża o 10 lat okres obowiązywania ulg podatkowych w wysokości 320 miliardów dolarów na produkcję czystej energii i pojazdów ekologicznych. Oferuje zachęty do przeciwdziałania ekstremalnym zjawiskom pogodowym i zanieczyszczeniom. Zachęca do lepszego wykorzystania m.in. energii słonecznej i technologii nowej generacji. Amazon mocno rozczarował wynikami i prognozami na czwarty kwartał. Amazon mocno rozczarował analityków podanymi w czwartek po zamknięciu sesji na Wall Street wynikami za trzeci kwartał i prognozami na ostatnie 3 miesiące tego roku. W efekcie akcje koncernów handlu pozasesyjnym spadają ponad 4%. Zysk Amazona na akcję wyniósł w trzecim kwartale 6,12 dolarów, a rynek spodziewał się, że sięgnie on 8,92 dolarów. Przychody koncernu wyniosły ponad 110 miliardów dolarów wobec konsensusu, który zakładał ponad 111 miliardów. Na czwarty kwartał Amazon prognozuje przychody ze sprzedaży w przedziale od 130 do 140 miliardów dolarów, co oznaczałoby wzrost o 4,12%. Analitycy spodziewali się, że w tym najgorętszym dla spółki okresie przychody wzrosną o 13,2% do ponad 142 miliardów dolarów. No i zaraz zobaczymy sobie, jak Amazon sobie radzi na parkiecie. Lećmy dalej. Inflacja podbija strefę euro. Na Litwie ponad 8%.
Nie tylko Polacy, ale i mieszkańcy strefy euro żyją w piątek informacjami o wysokiej inflacji. W obu przypadkach wzrost cen okazał się wyraźnie silniejszy od oczekiwań ekonomistów. W publikacji Eurostatu znajdziemy też wstępne dane o inflacji w poszczególnych krajach członkowskich strefy euro. W niechlubnym rankingu prowadzą kraje bałtyckie, Litwa z wynikiem 8,2%, Łotwa 7,4%, Estonia 6%. Najniższą inflacją może pochwalić się Malta z wynikiem 1,4%, Portugalia 1,8%. Nie znaczy to, że południowcy nie mają powodów do narzekań. Miesiąc wcześniej inflacja na Malcie wynosiła zaledwie 0,7% i na tym gra. Mamy przedstawiony poziom inflacji w poszczególnych państwach. I zerknijmy sobie jeszcze na wynik ogólny. Jak poinformował Eurostat, inflacja w strefie euro wyniosła w październiku 4,1% wobec 3,4% we wrześniu. Rynkowy konsensus zakładał wzrost, ale jedynie do 3,7%. Oznacza to, że inflacja w unii walutowej jest najwyższa od lipca 2008 roku. Jeszcze dalej, bo do roku 2003 należy się cofnąć w poszukiwaniu wyższej inflacji bazowej, która w październiku sięgnęła 2,1%. Ciekawie zobaczmy jak u nas. Inflacja w Polsce zbliżyła się do 7%. Inflacja CPI znów mocno przyspieszyła i po raz pierwszy od ponad 20 lat przekroczyła poziom 6% rocznie. Ekonomiści zakładają, że do końca roku inflacja może przekroczyć 7%. Nie wiem, jak oni to liczą. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych CPI w październiku tego roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 6,8%, wynika z najnowszego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Względem września wskaźnik CPI podniósł się o 1%. Dane ponownie zaskoczyły większość ekonomistów. No to jest nieprawdopodobne. Rynkowy konsensus zakładał wzrost inflacji CPI do 6,4% przy dynamice miesięcznej na poziomie 0,6% miesiąc do miesiąca. To już kolejny taki przypadek w tym roku, gdy statystyki CPI wyraźnie przewyższają oczekiwania analityków. Wysoka inflacja cenowa w dalszym ciągu była napędzana przez drogie paliwa, których ceny GUS oszacował na 33,9% wyższe niż w październiku ubiegłego roku. Nośniki energii podrożały o ponad 10,2%, a żywność i napoje bezalkoholowe o 4,9%. Opublikowane w piątek dane to tak zwany szybki szacunek. Pełny raport o inflacji w rozbiciu na poszczególne kategorie poznamy 15 listopada. Inflacja odkleiła się od celu NBP. Inflacja CPI znajduje się daleko powyżej dopuszczalnego odchylenia od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. NBP definiuje stabilność cen jako wzrost koszyka CPI o 2,5% z dopuszczalnym odchyleniem o 1 punkt procentowy w obie strony. Przypominam, że w najbliższą środę odbędzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i zobaczymy, czy będziemy mieć jakąś podwyżkę, czy w ogóle jakaś decyzja odnośnie stóp procentowych zapadnie. Możesz dać znać w komentarzu, jak ty uważasz, co się może wydarzyć, a my lecimy dalej. Paliwa rekordowo drogie. Ceny powyżej 6 zł za litr są kwestią czasu, czyli jak co piątek mamy informację prosto z rynku paliw. Ceny benzyny i oleju napędowego w płockiej rafinerii już przekroczyły albo zbliżyły się do bariery 6 zł za litr. Jeśli nic się nie zmieni, na rynku ropy naftowej lub złoty się nie umocni, to już w listopadzie zapewne powszechne staną się ceny z szóstką z przodu, także w detalu. Póki co na większości stacji w Polsce rządzą ceny poniżej 6 zł za litr. Niemniej jednak nieustannie zbliżamy się do tej psychologicznej bariery w przypadku średnich cen dla całego kraju. W ostatnim tygodniu października przeciętna cena detaliczna benzyny 95 podniosła się o kolejne 3 grosze na litrze, osiągając rekordowo wysoki poziom 5,96 za litr. Wynika z danych BM Reflex. Tylko przez ostatnie 2 miesiące średnia cena wzrosła o 24 groszy na litrze. O 4 grosze na litrze podniosła się średnia cena detaliczna oleju napędowego, który tankowano przeciętnie po 5,98 zł za litr. To także nowy cenowy rekord w ujęciu nominalnym. Od początku września diesel podrożał już o 56 groszy na litrze. Warto pamiętać, że mówimy tutaj o średniej dla całego kraju. Ceny na poszczególnych stacjach mogą odbiegać od średniej nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze. Kolejne rekordy ustanowiły także ceny autogazu, oddalając się od granicy 3 zł na litrze, przekroczone już na początku października. Teraz za litr tego paliwa trzeba płacić przeciętnie 3,21, a więc o grosz więcej niż tydzień wcześniej. Przez poprzednie 2 miesiące LPG podrożał o blisko 50 groszy na litrze. Ciekawie. Zanim przejdziesz dalej, dzięki, że tutaj jesteś, subskrybujesz kanał, wrzucasz łapę w górę, jesteś na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami, a jak jesteś tutaj pierwszy raz, to pamiętaj o tej najprostszej formie podziękowania za czas i materiał, jaki specjalnie dla Ciebie tworzę. Wrzucaj łapę i lecimy dalej.
Ekonomiści, nie można wykluczyć mocniejszej podwyżki stóp w listopadzie. W styczniu inflacja może zbliżyć się do 8%, a na posiedzeniu RPP w przyszłym tygodniu nie można wykluczyć podwyżki stóp procentowych nawet o 75 punktów bazowych, napisali w komentarzu do odczytu inflacji ekonomiści City Handlowego. W piątek Główny Urząd Statystyczny podał w szacunkach, że inflacja CPI w październiku wyniosła 6,8% rok do roku, rynek oczekiwał wzrostu o 6,4%. Seria niespodzianek inflacyjnych oraz perspektywy zbliżenia się CPI do poziomu 8% w styczniu będzie wywierać istotną presję na RPP, choć ostatnie komentarze jej członków sugerują, że Rada preferowałaby zaczekać z kolejnymi podwyżkami do przyszłego roku. Uważamy, że trudno będzie utrzymać takie nastawienie w obecnej sytuacji. Dlatego też oczekujemy podwyżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych do 1% na najbliższym posiedzeniu 3 listopada. Przy czym nie można wykluczyć nawet mocniejszej podwyżki o 75 punktów bazowych, napisano Goldman. Analitycy Goldmana oczekują w scenariuszu bazowym podwyżki referencyjnej stopy procentowej NBP o 25 punktów bazowych w przyszłym tygodniu przy znacznym ryzyku ruchu o 50 punktów bazowych. Mamy jeden sektor, który bardzo się cieszy ze wzrostu inflacji. Akcje banków na szczytach, pomogła inflacja. Piątkowe doniesienia o szybkich szacunkach wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, które przedstawił GUS, sprawiły, że indeks sektorowy WIG banki ustanowił nowy rekord. W trakcie piątkowej sesji indeks wspiął się już na poziom 9522 punkty, co jest wynikiem wyraźnie lepszym niż dotychczasowy szczyt ze stycznia 2018 roku, kiedy osiągnął poziom 9205 punktów. O ponad 5% rosną mBank, handlowy Getin, Alior oraz BOŚ. Zaraz za nimi ponad 4% wzrostu notuje Millennium, Pekao S.A. i Santander i zaraz zobaczymy sobie finalnie, co ciekawego na tym sektorze się wydarzyło. Lećmy dalej. Internity. Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży. Bardzo ciekawa informacja dla tej spółki. Zarząd Internity uprzejmie informuje, że w dniu 28 października spółka jako sprzedający zawarła umowę przedwstępną sprzedaży dotyczącą sprzedaży całej będącej w posiadaniu spółki nieruchomości gruntowej. I co ciekawe, w przypadku spełnienia warunków transakcji uzgodniona cena sprzedaży wynosi albo 15,7 miliona lub 18,7 miliona w zależności od spełnienia zdarzeń opisanych w umowie. No i zobaczymy, co ciekawego będzie się działo na tej spółce, a chyba coś mi się wydaje, że również wyniki bardzo niedługo. Lećmy dalej. Zysk netto grupy Lotos w trzecim kwartale tego roku wyniósł 810 milionów i był zgodny z wcześniejszymi szacunkami podanymi przez spółkę, poinformował Lotos w komunikacie. Rok wcześniej zysk netto grupy wynosił 249,3 miliona. Przychody grupy w trzecim kwartale wyniosły 9,2 miliarda złotych wobec 5,36 miliarda rok wcześniej. Oczyszczona EBITDA LIFO grupy Lotos w trzecim kwartale wyniosła 1,15 miliarda wobec ponad 433 milionów przed rokiem. Lećmy dalej. Dystrybutor wyrobów hutniczych Cognor w trzecim kwartale tego roku zwiększył zysk netto do ponad 113 milionów z poprzednio 1,5 miliona. Poinformowała spółka w komunikacie prasowym. EBITDA wzrosła do 161,5 miliona, z poprzednio 21,2 miliona. Przychody grupy Cognor w trzecim kwartale bieżącego roku zwiększyły się do 716,9 miliona, z poprzednio 372,3 miliona. No to nieźle, gratulujemy, lećmy dalej. Cena emisyjna w ofercie publicznej Big Cheese Studio producenta i wydawcy gier została ustalona na 35 zł. Wartość oferty wyniesie 27,9 miliona, podała spółka w komunikacie prasowym. Oferta obejmuje łącznie 797 264 akcje, z czego 135 tysięcy to nowo emitowane walory serii B. Pozostała część to akcje istniejące serii A. Ciekawie, lecimy dalej. Polkomtel, operator sieci Plus z grupy cyfrowej Polsat ma ponad 17 milionów osób w zasięgu sieci 5G, podał Polkomtel w komunikacie prasowym. Lecimy dalej. Getin Holding sfinalizował sprzedaż 100% akcji Idea Bank Rumunia. Getin Holding sfinalizował z banka Transilwania umowę sprzedaży akcji czterech spółek wchodzących w skład segmentu Rumunia, w tym Idea Banku Rumunia i Idea Leasing Rumunia za kwotę 213 milionów rumuńskich lei, co stanowi równowartość około 199 milionów.
Transakcja uzyskała zgodę Narodowego Banku Rumunii oraz Rady do Spraw Konkurencji. Na koniec 2020 roku działające w Rumunii spółki należące do Getin Holding miały aktywa o wartości 2,7 miliarda złotych, obsługiwały ponad 60 tysięcy klientów, zatrudniały 530 pracowników oraz dysponowały siecią 43 oddziałów. Ciekawie, lećmy dalej. Tauron podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Umowę kredytu na kwotę 2,8 miliarda złotych, z której środki będą przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych grupy związanych z modernizacją i rozbudową sieci dystrybucji energii elektrycznej zaplanowanych na lata 2022-2026, poinformowała spółka w komunikacie. Przed nami super tydzień, czyli początek listopada przywita nas kluczowymi informacjami płynącymi z rynku. Myślę, że najważniejsze to na pewno decyzja w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, czyli w środę. Na pewno warto być na rynku o godzinie 20 i zobaczyć, jak indeksy będą tańczyć, jak również pierwszy piątek miesiąca, czyli NFP z amerykańskiego rynku pracy oraz stopa bezrobocia. Jednym słowem, zapowiada się gorący okres, gorący tydzień. I przejdźmy może od razu do podsumowania tego, co dzieje się w tym momencie na rynku zagranicznym. Zobaczmy, indeks strachu w tym momencie jest na poziomie chciwości z wynikiem 70. Interwał ustaliłem na miesiąc, no bo skoro kończy nam się miesiąc, to zobaczmy, jak na S&P 500 te poszczególne topowe spółki się zachowują. Widzimy, że Microsoft w przeciągu miesiąca podrożał o ponad 14%, Adobe o ponad 10%, Nvidia o ponad 21,5%, czyli pięknie, ale za to Intel w miesiąc stracił ponad 10%, na przykład Apple podrożało o 6,8%, Visa staniała o 7%, Mastercard o 5%, PayPal o 8,5%, również jak widzimy Bank of America podrożał prawie 11%, Facebook staniał o 6,6%, Google podrożało o 8,5%, Amazon podrożał o 4,4%, Tesla w miesiąc czasu zdrożała o 37,85%, to jest niesamowite, jak widzimy poszczególne również tutaj spółki pięknie wyglądają, ale na pewno na przykład taka Moderna może zaskoczyć, bo staniała o 8%, a na przykład Pfizer o 0,8%. Zobaczmy, jak sobie radził świat. Również pokazuje te poszczególne kraje w interwale miesięcznym. Widzimy, że Kanada bardzo pozytywnie na zielono, Meksyk, jak widzimy, można powiedzieć średnio, potem Bermudy tak wyglądają, potem Kajmany, jeżeli chodzi o Kolumbię, tutaj mamy potem Chile, Argentyna, potem Brazylia. No, na Brazylii się polała krew dosyć konkretnie w tym miesiącu. Irlandia, raczej względny spokój. Wielka Brytania również nie jest źle. Chiny, jak widzimy, nawet baba podrożała o 15%. Poszczególne spółki również, nawet co po niektóre, przepiękne tłuste wzrosty po 30%. Jak widzimy, niektóre naprawdę ładnie. Australia, też względny spokój. Tajwan, czy też Japonia. Czyli zobaczmy sobie teraz te topowe indeksy. Również teraz wydłużyłem ramę i odpaliłem go w interwale tygodniowym. Jeżeli chodzi o ropę, to widzimy, że cały tydzień wygląda następująco, a cena w tym momencie to jest 83,32 dolara za baryłkę. DAX w interwale tygodniowym, jak widzimy, na plusie 15 640 punktów. S&P 500 na nowych historycznych szczytach, czyli w takimi nastrojami najprawdopodobniej zakończymy ten miesiąc. No i rajd do końca roku być może będzie kontynuowany. 4579 punktów. Nasdaq również mocno do góry, 15 695 punktów. Potem mamy Dow Jones, tutaj 35 629 punktów. Russell też ładnie, 2296 punktów. Srebro, jak widzimy, w korekcie, 23,83 dolara za uncję. Złoto również w korekcie, 1776 dolarów za uncję. W waluty do złotówki tutaj frank wręcz eksplodował, no i zbliża się na szczyty, 4,36. Funcik również bardzo wysoko, 5,46. Przypominam, że to jest interwał tygodniowy. Euro również mocno do góry, 4,61. I również dolar mocno do góry, 3,98. I przejdźmy sobie teraz już na to, co się dzieje w tym momencie na rynku krypto, bo tam istne szaleństwo również miało miejsce w tym miesiącu. Tutaj mamy alty odpalone w interwale miesięcznym i w tym miesiącu najwięcej swoim inwestorom dał memcoin, shitcoin, zwał jak zwał, ale wystrzelił prawie 1000%. Tak więc kto się na tym przejechał, to oczywiście gratuluję. Potem na przykład z takich bardziej znanych, na przykład KCS, bo wiemy, że dzisiaj MetaHero
na tej giełdzie się pojawiło. AKCS to jest token giełdowy, tak jak Binance Coin, giełdy oczywiście KuCoin 70%, SCRT 368%, SafeMoon 343%, czyli jak widzimy również w tym miesiącu można było na co bądź ciekawszych projektach zarobić, ale jak widzimy na pozostałych również z tych bardziej znanych, na przykład Polkadot prawie 50% w miesiąc, Axie Infinity 91%, no można powiedzieć, że to topowe projekty naprawdę wyglądają ciekawie. Zresztą dzisiaj również przypominam, że dodatkowo wrzuciłem nagranie z rynku krypto, tam jak jesteś ciekawy scenariusze na Bitcoinie czy też Ethereum, to zapraszam Cię do tego nagrania, które jest dostępne właśnie w tym miejscu. I przejdźmy sobie dalej, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na indeksach strachu i chciwości, bo chciwość panuje. Na jednym mamy poziom 70, na drugim poziom 60 i jeżeli chodzi o topową dziesiątkę, Bitcoin w tym momencie jedna sztuka kosztuje 61 339 dolarów. Mamy przecenę o 0,5% w ciągu doby. Ethereum dzisiaj na nowym ATH, nowe historyczne szczyty zostały zapalone. Mówiłem o tym na materiale poświęconym rynkowi krypto. 4352 dolary w tym momencie i 3,74 na plusie. Binance Coin ponad 500 dolarów, dokładnie ponad 509, 5% do góry. HEX cofa o 12%. I jeżeli chodzi o to, co się dzieje na topowej setce, to dzisiaj SafeMoon wystrzelił 60%, Decentraland 55%, BAT 32%, Axie Infinity 13%, to są te największe wzrosty. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o największe spadki, jest to HEX, który traci 12%, CRV 9,834 REV, czy FTM 7,68. W interwale tygodniowym, jeszcze sobie zerknijmy na szybko, Shiba, jak widzimy, 173 na plusie w interwale tygodniowym, SafeMoon 152, czy Mana 61 i największe zejścia korekcyjne w tydzień to HEX 21,20, OKB, ADC 14, XDC 14 czy LEV 13, to są te największe spadki. Przypominam, że dostęp do giełd podstawowych podpinam się na głównym kaflu w kanału. Również na głównym kaflu jest podpięty materiał poświęcony, jak kupić sobie MetaHero za złotówki w bardzo prosty sposób. I tutaj pierwsze dwie giełdy, które tutaj są podane, to jest właśnie na nich masz możliwość zakupu w bardzo prosty sposób za złotówki swoich pierwszych kryptowalut. Obok giełda najlepsza, chyba największa na świecie, czyli Binance, pozostałe są dostępne w opisie. Również KuCoin, na którym dzisiaj zadebiutował MetaHero i widzimy, że w tym momencie cena kształtuje się w okolicach 11 centów za sztukę, 1% do góry. Obroty nam wzrosły, bo już wynoszą ponad 50 milionów dolarów w ciągu zaledwie doby. Od szczytu od 18 centów mamy spadek 40%, a od dołka 1907% na plusie. I przejdźmy sobie w tym momencie na to, co się dzieje na rynku polskim. Od razu zobaczmy na te podstawowe zestawienia. Jeżeli chodzi o produkcyjne, tutaj widzimy, że Harper 3,27 na plusie, Milkpol 3,26, to są największe wzrosty. W korekcie Milkiland 3,67, Haptek 2%. Liderzy obrotu to Milkiland 2 miliony 100 czy 438 tysięcy Haptek. Na Wiktechu naszym odchudzonym tutaj widzimy, że i firma kontynuuje rajs wzrostowy 4,40 na plusie, K2 Holding 4,35, Synectic 3%, a w korekcie mamy LiveChat, który spada dzisiaj 4,2 na minusie, Komarch 2,6 na minusie. Liderzy obrotu jest to cyfrowy Polsat 27 milionów, Orange 15, 12, Asekopol. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, tutaj i firma prowadzi 4,4, Krec 1,5, czy na przykład w odwrocie mamy Kernel 2,75, czy Santander 1,45 na korekcie oczywiście. Liderzy obrotu to ING 8,900, czy 7,5 Kernel. Lećmy teraz z pogromcami. Tutaj widzimy, że Medcamp jest numerem 1,370, Cormway 1,35, czy Mabion 1,32. W korekcie za to jest Genomtek, traci dzisiaj 2,8 na minusie, SCPFL 2,88. Liderzy obrotu jest to Mercator, 10 milionów obrotu i 2% w korekcie, Mabion 9,5 miliona na obrocie. Na budownictwie dzisiaj Dekpol z małym obrotem 3,66 na plusie, Unibep 3%, czy Elektroti 2,81. W korekcie za to mamy Airbud 4,69 na minusie, Remek 4,12. Liderzy obrotu jest to Budimex 2 miliony 100 i 1% w korekcie. Na WIG nieruchomości tutaj Run Progress zyskuje 7%, jeszcze na plusie PHN oraz LE Invest. W odwrocie za to I2Dev traci 7,69, BBIDEV 6,12 czy GTC 4,73. Liderzy obrotu jest to Plaza Center 3 600 000 i Banka 200 Dom Development. Lecimy sobie dalej z energetyką. Tutaj ML System zyskuje 3,16, CES 2,63, PEP 1,21. W odwrocie mamy ZEPAK, który traci 2,11, PGE 1,8. Obroty tutaj PGE liderem 16,800, 15 Banik Tauron. Na turystyce dzisiaj na plusie Interferi na skronę urocie 4,26, efekt 4%, Enter 2,45 na plusie, w korekcie
projekcie Tatry 323, Elkop 2.18 i kosmetyczny Rainbow 0,2 na minusie. Na odzieżówce Mistura prowadzi 2% na plusie, LPP 1,5%, 1,21 CDRL. W odwrocie mamy Solar 5,43 na minusie, Silvano 4% i liderzy obrotu jest to LPP 49 milionów, 9,200, Pepco, CCC 8,600. Na gastronomii Sphinx zyskuje 9%, Amres 0,95 z największym obrotem 2 miliony. W odwrocie IBC Polska 13,4 na minusie, Hamburger 9,4 na minusie. Ukraina, tutaj tylko jedna spółka na plusie, jest to M Company 1%, bez zmian Novostar oraz KSG Agro. W korekcie najmocniej Cool Energy traci 9,2, Milkland 6,67 na minusie, czy Astarta 3%. Liderzy obrotu tu Kernel 7,5 miliona, 200 Milkland. Jeżeli chodzi o liderów pod kątem gamingu, to widzimy, że Shockwork 9,24 na plusie, Falcon 8,5, PB Games 4,40, Ovitworks 4,12. W tym zestawieniu mamy ponad 70 spółek. No i zobaczymy, jak wyszedł w tym tygodniu portfel. To oczywiście nam tutaj nakreśli sentyment na tym rynku, czy jest pozytywny, czy też negatywny, ale już na to spotkanie zapraszam Cię na weekendzie. BKD Games 8,65 na minusie, INTM 6,67, Incubo 5,58, a liderem obrotu jest CD Projekt 66 milionów z wynikiem 0,61 na plusie, 6400 TS Games, 11bit Banka 200, sam indeks z wynikiem 20564 punkty traci 0,73 i zerknijmy jeszcze na pozycje krótkie, czy coś uległo zmianie, czy też nie. I popatrzmy, mamy PKO S.A., Dino, JSW, Play to Chill na shortach, oczywiście dodatkowo jeszcze 5 shortów na CD Projekcie, czyli nie mamy tutaj żadnych zmian. Na bankach za to dzisiaj przepiękna eksplozja zieleni, popatrzmy, jak eksplodował PKO S.A., rosnąc 6,25, to jest wręcz niesamowity, kosmiczny wręcz obrót, 172 miliony, Millennium 5,66, Allure 5,46, BNP 3,69, Getinobel 3,55, w korekcie tylko 3 banki, jest to Santander 1,5% prawie na minusie, UniCredit 1,24, 3,64 Santander. Jeżeli chodzi o liderów obrotu, jest to PKO BP 197 milionów i też 2,35 na plusie, 172 PKO S.A., sam indeks dzisiaj 3,1 na plusie z wynikiem 9401 punktów. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na OZE, to widzimy, że PGF Grupa eksplodowała dzisiaj 24% na plusie, 0,1 Cybaton 4,91, Novavis 3,8. W odwrocie dzisiaj mamy VAT 9,7, Elkul 5,43 czy Columbusa 2,28 na minusie. Liderzy obrotu jest to Onde 881 tysięcy, Zepak 853 tysiące. Lećmy dalej, jeżeli chodzi o indeksy, bo tutaj na prowadzeniu mamy banki 3,1, MSFIN 2,63 na plusie, odzieżówka 77. Pierwszy indeks, który oglądamy sobie w szczegółach, to MWIG 40, który dzisiaj rośnie o 74, 5705 punktów, czy tak więc miesiąc kończymy bardzo ładnie. Potem, jak widzimy, WIG 20 z wynikiem 52 na plusie i też ładnie kończymy, bo powyżej 2405 punktów i SWIG 80, gdzie nam się tutaj schował, no niestety wyłamał się z tej stawki, kończy miesiąc na minusie, 27309 punktów. Jeżeli chodzi o największe spadki pod względem indeksów, należą one do WIG Chemia 2,87 na minusie, Ukraina 2,26. Zerknijmy sobie na szczegóły WIG 20, tutaj liderem jest PKO S.A. 6,25, PKO BP 2,35, czy JSW 2,13. W korekcie Mercator traci 2,19, 1,81 Allegro, PGE 1,8. Liderzy obrotu jest to PKO BP 197 milionów, 172 PKO S.A., Allegro 113, 108 Orlen. Lećmy teraz ze średnimi spółkami, czyli MWIG 40 i tutaj, jak widzimy, mamy Millennium 5,66 na plusie, Allure 5,46 na plusie, ING 2,64, a w korekcie mamy LiveChat 4,24, Ciech 3,53 czy TS Games 2,97. Liderzy obrotu to Allure 48 milionów, 42 mBank, Millennium 14. Lećmy teraz z małymi spółkami na SWIG 80 i jak widzimy, tutaj liderem wzrostów w dniu dzisiejszym jest BNP, 3,69, ML System 3,16 czy Senectic 3%. W korekcie za to Cognor 7,14, GTC 4,73 czy Airbud 4,69. Liderzy obrotu to BNP 21 milionów, 8 milionów Cognor czy Bogdanka 5,900. Na New Connectie popatrzmy dzisiaj, 7net zyskuje 39%, Organic 23%, potem kolejna spółka 20%, na większym obrocie na pewno Promise 11%, wspomniana wcześniej Internity zyskuje 10% i popatrzmy sobie dalej, jeżeli chodzi o największe spadki, największe zejścia korekcyjne w dniu dzisiejszym na małym parkiecie należą do, kto jest zwycięzcą, Remedies na 10 zł i 22% w dół, ciekawie, ale Comeco, jak widzimy, na większym obrocie spada 18% w dół, na przykład IBC Polska 13%, Planet 12% i tak to wygląda. Na pewno na dużym obrocie widzimy od razu BKD Games 8,67 na minusie i 700 tysięcy, czy Laren Press spada 7,77 i 248 tysięcy. No i zobaczmy sobie pod względem obrotu, czy mamy jakąś spółkę powyżej miliona, czy też nie. Nie mamy żadnej niestety. Devoran dzisiaj stoczył walkę podaży z popytem 0, nikt nie zwyciężył, a obrót to 870
tysięcy. Lećmy sobie teraz z WIG-iem, czyli indeksem szerokiego rynku, i zobaczmy na tych rekordzistów, bo coś mi się wydaje, że Invista jest zblokowana, ale właśnie pod co? Czyżby rynek wiedział znów coś więcej, czego my nie wiemy, bo nie przypominam sobie, żeby jakaś informacja poszła. Jeżeli oczywiście poszła, to super będzie, jak podrzucisz nam w komentarzu, co to takiego się tam pojawiło, bo po PKC mamy zblokowanie. Jeżeli chodzi o lidera dzisiejszej sesji, to jest to oczywiście PGF Grupa z wynikiem 24%, 26%, potem Invista z wynikiem 23,46%, IFC Capital 23,23%, KB Dom 16,67% czy Slebzak 12%. To są te największe wzrosty. I jeżeli chodzi o ilość transakcji, w dniu dzisiejszym zawarto ich 131 558 sztuk, a obroty wynosiły 1 491 462 087 zł. Popatrzmy sobie z drugiej strony, chociaż tutaj na no to PKO SA oczywiście, Millennium, jak i również Alior wyróżniają się na pewno pod względem obrotów przepięknie. No i zobaczmy, żeby nie było aż tak optymistycznie. No to dzisiaj Q Energy traci na też sporym obrocie 9,23, na minusie bańka 400, Cognor 7%, 8 baniek, czy Mikland 6,67 na dwóch bańkach na obrocie. Tak więc tak to wygląda. No i zobaczmy, czy ktoś wysoko dzisiaj w tym rankingu obrotów występuje, czy też nie. No raczej nikt tutaj nie namieszał. PKO BP, PKO SA, Allegro, PKN Orlen, to jest ten trzon. I zobaczmy sobie, jak kończy się tutaj miesiąc na poszczególnych wykresach tych naszych głównych indeksów. WIG, jak widzimy, broni i tutaj gdzieś już nam tworzy wsparcie na tych swoich poziomach. Jeżeli chodzi o WIG 20, niestety zamykamy się tutaj dosyć nisko. Nie byliśmy w stanie obronić tych wyższych struktur, ale cały czas walczymy powyżej 2400 punktów i to jest jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o SWIG 80, kończymy sesję, jak widzimy, na minusie. Cały czas piłeczka w grze. I jeżeli chodzi o MWIG 40, no to tutaj oczywiście zaskoczył nas spektakularnym rajdem wzrostowym, chociaż jak widzimy, jakieś ugaszenie już na koniec miało miejsce. Tak więc daj znać w komentarzu, czego spodziewasz się już po kolejnym miesiącu, czyli listopadzie, jak i również jak możesz podsumować sobie październik, jak go oceniasz, czy to był pozytywny miesiąc, czy negatywny, czy kumulowałeś w tym momencie jakiś kapitał, a być może już przygotowałeś się do jakiegoś szaleńczego rajdu na koniec roku i już wyszukiwałeś jakichś ciekawszych spółek. Więc ja pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam kciuki również za wyniki udanego weekendu. Na razie. Hej.